Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt Tarota Akaszy dla Wodnika na tydzień 35 roku 2023. Karta pierwsza jest przepiękna, to jest samo źródło, ale w pozycji odwróconej. Oznacza to, że tydzień będzie ciężki, będzie szarpać. Tylko to źródło Was nie puści. Ono będzie Was trzymać. To drzewo jest giętkie, żaden wiatr czy huragan go nie połamie, więc po prostu będzie trzeba ten tydzień przetrwać. Wy go przetrwacie. O tym mówi też druga karta. Po tych wichurach energetycznych, te wszystkie problemy, które przez nie nastąpią, przezwyciężycie. To jest karta wzniesienia. Pokonujecie to, co materialne. Wracacie do kontaktu właśnie ze źródłem, które było tutaj odwrócone. Czyli te problemy, które na początku tygodnia się pojawią, jakieś zawirowania, wcale nie będą takie straszne. Pod koniec tygodnia inaczej będziecie na to wszystko patrzeć. Tu jest taka przestroga. To jest więzienie umysłu, więzienie mentalne. Zauważcie, że nie ma tutaj żadnych ścian, sufitów. Można w każdej chwili z tego więzienia wyjść, ale umysł nie pozwala. Ktoś się na kogoś obraził, ktoś czegoś nie zrozumiał, z kimś się nie dogadał. Zamyka się w swoim umyśle, zamiast wyjaśnić daną sytuację. Więc nie róbcie tego. Nie zamykajcie się na złość sobie w takich więzieniach. To jest wcale niepotrzebne. Kolejna karta pokazuje poczucie wielkiej straty. Co ciekawe, to się łączy właśnie z tym więzieniem, bo ten mężczyzna nie widzi swojego prawdziwego bogactwa. Tam w tej szkatułce jest takie światło. To jest światło jego duszy, właśnie światło z tego źródła. On go nie widzi. Jest odwrócony, martwi się tylko dobrami materialnymi. Więc jeżeli przytrafi Wam się jakaś strata związana z materią, z tym światem, to pamiętajcie tylko o tym, że jest coś, czego nie można Wam zabrać ani ukraść. Ale karta wskazuje w tym tygodniu, że mogą się wydarzyć takie sytuacje. Co też połączy się z tą kartą odwróconego źródła, że będzie wiało, będzie energetycznie ciężko. Wchodząc w środek tygodnia, mamy kartę lata, ale to symbolizuje ciężką pracę. Bardzo ciężką pracę, tylko że ona przynosi owoce. Możemy to połączyć z tą kartą. Jesteście przygnębieni, czegoś macie za mało, coś się nie udało, ale wiecie, że swoją ciężką pracą jesteście w stanie to zdobyć, odzyskać, bo ta praca przynosi tutaj owoce. Główne przesłanie dla Was, czyli środek piramidy, serce piramidy, to jest potężna Wasza siła. To jest karta, która mówi o jedności. Trójca splątana w jedności. Świadomość, ciało, dusza, żywioły, wszystko w harmonii. To jest potężna moc, którą dysponujecie. Ta karta Wam mówi o tym, że cokolwiek się nie wydarzy, będzie i tak w Waszym zasięgu, jeśli chodzi o pokonanie danego problemu. Nie wydarzy się nic, z czym nie moglibyście sobie poradzić. Tą kartę, popatrzcie, możemy spokojnie połączyć z tym źródłem w tej szkatułce, które jest zawsze przy Was, a także z tym źródłem, które choć odwrócone, to jednak cały czas jest źródłem, cały czas Was trzyma i nie odda.
Kolejna karta jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to król kluczy. Jest to człowiek bardzo wysoko postawiony, król, biznesmen, szef firmy, ktoś, kto ma duży majątek. Tylko że w odwróconej pozycji mówimy tutaj o stracie. Traci pozycję. Popatrzcie, jak ta karta pięknie łączy się z tą niżej, czyli znowu strata. Tutaj strata materialna, tutaj strata tej wysokiej pozycji tego króla kluczy. Ale popatrzcie, gdzie on się patrzy. Patrzy się na tą siłę, na ten stan jedności, stan wyższej świadomości, na źródło. Więc pomimo różnych strat, które się objawiają tutaj aż w dwóch rzędach, i tak w środku macie potężną siłę, macie źródło, więc jesteście w stanie te problemy, nawet jak będą wydawać się bardzo ciężkie, bo wasz umysł, popatrzcie, ta karta mówi o waszym umyśle. Umysł będzie wam mówił, że przegraliście, że to koniec, zamykamy się, ale nie. Wasze serce, wasza świadomość, wasza dusza, źródło, jak pięknie ułożyło się to właśnie w piramidę, to będzie wam podpowiadać, że wy możecie problem rozwiązać, że wy możecie wygrać. Dalej mamy wyrocznię, która widzi coś więcej na szczycie piramidy. Zobaczymy, co ona widzi. Widzi jakieś problemy z chorobą, ze zdrowiem, konieczność pójścia do lekarza, konieczność uzdrowienia, skorzystania z pomocy. Czyżby był to jakiś tydzień zwiększonej ilości przeziębień wśród wodników? Być może. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.